więc dzisiaj mam dla Was taki update takiego filmu, którego nie wiem, znaczy za bardzo nie chciałam go robić, bo mi się wydaje, że po prostu nie jest on jakiś szczególnie ciekawy i się dużo nie zmieniło, ale po prostu tyle go osób chciało, że byłam, dobra, nie jest to jakiś ogromny wysiłek, a skoro Wy tak chcecie, to proszę bardzo, nagram go, więc to jest update mojej taletki i przez to, że ja się po prostu przeprowadziłam i będę się znowu przeprowadzać do mojego domu. A jest to bardzo takie, no, niedokończone wszystko i mam bardzo tam mało rzeczy, bo większość rzeczy jest popakowana w kartonach. A i po prostu, wiecie, nie ma sensu tego rozpakowywać na kilka miesięcy. I nie potrzebuję tak dużo rzeczy, tam po prostu było wszystko wystawione i tego nie chowałam. A teraz mam większość rzeczy, których nie użyłam, pochowanych. I tutaj mam dużo rzeczy, ale też mam dużo rzeczy w łazience, bo mam ją tam obok blisko. I po prostu teraz, wiecie, próbuję zużyć jak najwięcej rzeczy, żeby do nowego pokoju wprowadzić się z najmniejszą ilością właśnie takich rzeczy, żeby mi miejsce nie zajmowały. I tak naprawdę to będzie tyle. Jest tam, no nie wiem, czy się coś zmieniło. Trochę próbowałam Wam powiedzieć o jakichś produktach. Jeśli chcecie oddzielny filmik o właśnie tym, co tam mam, o jakimś produkcie, który Was zainteresował, to piszcie mi gdzieś, pomyślę o tym, zobaczę, czy mam coś do powiedzenia, jakiegoś ciekawego o tym produkcie i wtedy może coś nagram. I w ogóle tak, mam tutaj inny sweter niż zobaczycie w lustrze i to dlatego, że nagrałam tą taletkę kilka dni temu i po prostu wyglądałam nie za dobrze, żeby nagrać to, a dzisiaj wyglądam trochę lepiej i właśnie jestem w kucyku, bo wy wszyscy chcieliście, żebym nagrała w kucyku, bo podobno ładnie wyglądam, więc nagrywam w kucyku. No, więc mam nadzieję, że Was zadowolę moim kuckiem. I przejdźmy do mojej taletki. Okej, więc ogólnie tak wygląda teraz moja cała taletka. Nie wiem, czy się dużo zmieniło od mojego ostatniego akurat filmu na ten temat, no ale tutaj mam perfumy, cały czas chyba tu były, nie jestem pewna, a nie, miałam je chyba na oknie. Później tutaj mam te takie jakieś waciki do uszu, coś takiego, świeczka, szczotka, nic interesującego. Później tutaj nawet nie wiem, co mam. A dobra, mam jakieś kartki do włosów, których nie nosiłam bardzo długi czas. I później mam, nawet nie wiem, co to jest. Później z tego, co tutaj mam, mam różne pudry, mam ze trzy, jakieś od MAC-a, później Bare Minerals i Sephora, taką końcówkę. Mam tonik floss leku, tu mam gumki do włosów, waciki, świeczki. Później z tego, co tutaj mam, to mam taki tonik Clinique, który kocham, bo on ratuje mi ogólnie twarz. Później mam suchy szampon Tony and Guy. Nie jest super dobry, ale ogólnie nie znalazłam jakiegoś suchego szamponu, który by w ogóle mi pasował. Tam z tyłu mam Under 20, taki demakijaż czy tonik, coś takiego. Bo to jest tylko tonik, więc muszę mieć coś do oczu. Później mam krem, który jest chyba nawilżający, czy coś takiego, też Clinique, i ja go lubię, bo on w ogóle nie przytłuszcza skóry, a nawilża, więc na zimę jest super. Później mam taką mgiełkę do włosów, a niby tłustych, czy coś takiego, Radical, ale szczerze ona nie działa w ogóle i jak mi się te włosy przetłuszczają i chcę jakoś to trochę zatrzymać, albo nawet wcześniej jak umyję włosy czy coś, to po prostu bardziej mi przetłuszcza niż w ogóle pomaga. Tam z tyłu mam spirytus, którym zabijam jakieś krosty, które mi wyszły. I no ogólnie mam go dużo, bo się tego dużo nie używa, ale to jest, wiecie, taki, gdyby coś było takiego, co trzeba od razu. Później mam wodę utlenioną, ponieważ cały czas coś dziwnego jest ze mną ogólnie, że naprawdę cały czas robi sobie jakieś rany, nawet nie wiem jak to się dzieje. Dlatego woda utleniona musi u mnie być zawsze. Później mam jakiś dezodorant, później jakiś Sias, jakiś spray. On ma chyba sprawić, żeby włosy się bardziej błyszczały. Później mam końcówkę z Body Shopa, jakieś mgiełki do siebie, którą chcę skończyć, bo jest już bardzo mało.
tutaj z tyłu trzymam pędzle i mam ich dużo, ale ja się tak naprawdę dużo nie maluję. Tylko po prostu jakoś ten taki największy z tyłu mam i ukradłam, ale jest mój ulubiony. Później ten używam na kości policzkowe, jak chcę jakoś się bardziej podkreślić, a to nawet nie wiem, kiedy używam. Tutaj mam jakieś do korektora czy coś takiego. Tutaj mam właściwie mój taki makijaż niby, ale to nie jest coś, co ja tak używam cały czas, bo to cały czas używam w torbie. No, ale mam taką gąbkę do podkładu, później mam taki podkład flosleka, mam zalotkę, później mam jeszcze inną gąbkę, której też nigdy nie używałam. Tu mam taki jakiś bronzer, róż do policzków, to jest chyba Yvostin, coś tam, coś tam. I on jest takim korektorem z apteki na krosty. Później mam maskarę tą turkusową, mam brązową maskarę, mam czarną maskarę. Później mam odżywkę do rzęs i ona jest naprawdę świetna. A później mam jedną szminkę MAKA, taką bordową. Mam jakąś z Rossmana, taką taka ostro różowa. Korektor Boing od Benefita, też go bardzo lubię. Później mam taką pomarańczową szminkę tam. Później tutaj, jak to się otwiera, ja tego właściwie nigdy nie otwieram. No ale tutaj mam ogólnie takie rzeczy bardziej do ciała, mam jakieś dezodoranty czy coś takiego małe, które mam jak wyjeżdżam. Tutaj mam jakieś balsamy do ciała, mam Fenistilie, później jakaś mgiełka do ciała, Victoria's Secret. To są kremy do rąk, bo ja jestem uzależniona od kremów do rąk, bo mam coś takiego, że po prostu jak nie smaruję, to mam tragedię i mam bardziej no, ręce robotnika. Tutaj mam jakieś takie dziwne rzeczy, mam nożyczki, bo ja sama sobie włosy obcinam, ale wiecie, nie korzystam z ich jakoś bardzo ciężko. Mam małą szczotkę, którą czasami zabieram, mini pasta do zębów, wiecie, takie bardziej rzeczy na wyjazd. Tym czymś mam spinki, a ja nie noszę spinek, więc tego ten. A później to jest taki naszyjnik, tatuaż kupiłam na Allegro i go kocham. I właściwie często go noszę, dlatego jest tutaj, wiecie, jak się maluję czy czeszę, to mam go tutaj, bo później zakładam. To jest taka część z moimi właściwie produktami też do twarzy. Mam różne kremy, ten pokazywałam już kiedyś, Garnier Hydra Adapt. Więc go też bardzo lubię, to jest żel do powiek i pod oczy Flosslek z świetlikiem i aloesem. Nie wiem, czy działa, bo nie używam go jakoś tak na tyle często, żeby widzieć jakąś różnicę. Tu mam podkład Miss Sporty, ja go kiedyś kupiłam w Rossmanie. Ja go tylko używam do jakichś sesji zdjęciowych, jak potrzebuję mieć po prostu taką tapetę, że no... ale go często nie używam, więc on jest właściwie nowy. To też rzadko używam, bo trzymam się mojego takiego podkładu, czy raczej pudru takiego od Benefita, ale to jest... Czekajcie, jak to się nazywa? Matujący krem nawilżający plus lekki podkład od Niva. I po prostu czasami użyję. I później mam jeden z moich ulubionych kremów, Aven, i to jest Cleanance. Ogólnie to jest krem na skórę z takimi problemami, raczej wiecie, trądzikowymi takimi, jak się przetłuszcza i za bardzo i takie te. I on jest bardzo dobry, więc właściwie tylko go stosuję na takie problemy. I później też taki, który jest według mnie dobry, to Rossleku Anti-Acne krem matujący, o którym też kiedyś mówiłam. To jest tutaj też taki Soap and Glory Doctor Spot. Mi się wydaje, że jest dobry, ale nie wiem, czy bardzo dobry, bo czasami go używam, a zawsze o nim zapominam. Tutaj mam jakieś dwa takie lip balms właściwie do ust. To jest arbuzowy chyba, to pomarańczowy z Body Shopa, kiedyś dostałam na urodziny od mamy. Ale jeszcze nie używam ich, bo mam nadal moje te EOSy i mam ich też więcej. No i tak naprawdę to jest wszystko z mojej tej talki, bo naprawdę większość rzeczy mam pochowaną. Okej, okay, co było na tyle z mojej talki? Naprawdę mówiłam wam, że tam za dużo nie ma. I naprawdę,
Jak chcecie kolejny update za kilka miesięcy, to może jak się wprowadzę do mojego nowego pokoju, ale to będzie dopiero na wakacje czy coś takiego, w lato pewnie będę mogła coś takiego dopiero zrobić. I jeszcze słyszałam kilka propozycji, żebym nagrała Lubieńców miesiąca. Nie wiem, czy wy chcecie coś takiego, napiszcie mi, jakie wasze są opinie na temat takiego filmu, więc może nagram. Jeśli macie oczywiście jakieś inne pomysły, które chcecie zobaczyć w moim wykonaniu, to piszcie mi i będę próbowała je wykonać, jej! I to na tyle, więc pa pa i do następnego filmiku.